Gdzie szef? Kucharze wszystkich kuchni, gotujcie się! Niech żyje gorąca przyjaźń między kuchniami w naszym bloku! Chochla przewodnią siłą kotła. Brawo. A jak będą szemrać? Jak będą szemrać, to się im da kompot z omorelami. A jak będzie im mało? Jak im będzie mało, to się wezwie kreml pomidorowy. Jak im się nasza kuchnia nie podoba, to mogą iść do McDonalda. No nie, 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 wielu tam poszło, ale wszyscy się nie zmieszczą. Cholera cicha. Co? Przypala się, trzeba dolać wody. Woda będzie we wtorki z małego ekranu. Co na sali? Dobrze, i co? Co? Co będziemy dawać? Co będziemy serwować? Co to jest? Będziemy serwować to, co my namieszamy. A co my mieszamy? Co to jest w ogóle? To są tu ustawy, prawda? Tu uchwały. Tu uchwała górnikom, chwała gutnikom, tu wała chłopom. A tutaj co to pływa? Co to jest to? Czerwone z uszkami? Tak. Barszcz. Aleście wybrnęli. Tak, a tutaj... Dzień dobry. Widzę, że nie przelewki. Ty jak strząsasz to do kotła, bo się towar marnuje, kochany. Co to jest tutaj to? To? Pyzy. No jak, pyzy, a to? Pyry. No pyry w mundurkach? Pyzy, pyry w mundurkach. No, to będą wypadki. Jakie wypadki? Wypadki zatrucia, będzie roztrój zupełny. A zresztą dobra, słuchajcie, powiedzcie, gotuje się. No jak się gotuje, to trzeba mieszać. No a jak się zagotuje? Jak się zagotuje, to będziemy lać w michę. Tak, ale w jakiej kolejności? Jak to w jakiej kolejności? To wy nie wiecie w jakiej kolejności? No wiem. Najpierw zbiorowo, później indywidualny. Państwo, żeście już jedli? Kto nie jadł, ręka do góry? Powstańcie, których dręczy głód. Same dzieci arbajtu. Zobacz, czy to się nada. Mówi, że nada. Chwileczkę, jest grzybowa. No to dawaj tam na salę. Nie, przyszła grzybowa. Po grochówkę dla wojska. To daj z rezerwy. Ale nie wiem, czy tam w magazynkach coś zostało. Ostatnio były same łuski, więc... Po tym rybie i nie wiadomo, co z tym rybim trupem zrobić. Im nasza kuchnia nie spakuje, mogą iść do innej restauracji. Ciesiu, przecież nie chodzi ma. O to, że innej nie ma. Chodzi o to, że wy mieszacie, a dostaję po ryju. No, ktoś miesza, żeby dostać mu ktoś, prawda? Ładne. Z pustego to i salmonella nie naleje. Jakim nie smakuje, mogą nie jeść. Kuchnia się sama wyżywi. Oho, wykrakałeś, zdaje się. Powiedzieli, przepraszam, że nie będą płacić. No to niech opuszczą salę, jak nie chcą płacić. Nie, powiedzieli, że nie będą płacić, nie opuszczą sali, rachunków nie zapłacą, nie zwolnią stolików. Słuchajcie, no, głośno mówią, że mieli obiecane szynki, cielęcinki, a dostali 100% dewaluja. Tak mówią? Tak mówią. Jak tyle mówią, to wreszcie trzeba im czymś tą gębę zatkać, a żeby czym? Tyle nie gadali. Czym? Śledź po japońsku. A donoś po polsku. No. Co to jest? Wpis do księgi. To nie mogłeś im dać księgę do czytania od razu do wpisania? Nie, bo między nimi jest literat. I to laureowany. Ty weź no przeczyta, bo ja nie wziąłem tych okularów, mnie tak razi strasznie. Więc tak, chcę wiedzieć, czy nic się nie marnuje. Czy wszystko idzie do wspólnego kotła? Kto miesza? To nie wiedzą, kto miesza. Tak, chcę wiedzieć, kto waży?
Barzy napisali. To są prości ludzie. O, i nie będą już więcej jedli odgrzewanych dań. Ile tego było? 6. Kiedyś było 21, też my se dali radę. To im się kuchnia, Felix, kurwa, nasza kuchnia nie podoba, tak? Cześć. To wydać funkcję, to głupiejesz, jak no. Cześć. Ciebie wybraliśmy na głównego mediatora. No Czesiu, daj spokój, no. Narobiłeś gnoju z tymi telefonami, się z nas śmieją, żeś oddał 2 samochody, 4 zabrałeś cywilom. No trzeba troszkę politycznie myśleć. Czego wrzeszczysz? O co im chodzi? Ilu ich jest tam? Około 300. 300. I oni wszyscy chcą tu wyjść? Nie. Chcą, żeby jeden przyszedł. Jeden zobaczył, jak to wszystko z bliska się robi, waży. Jeden. No to dawaj mu. No jasne. Niech jeden wejdzie. Jak mam wpuścić obcego, że mnie się wołęsą między garami? Wyraźnie napisane, nie? Niezatrudniony wstęp zbroniony. No Czesiu, uspokój się. Jeden wejdzie, reszta wyjdzie. To trzeba myśleć trochę politycznie, no. Jak jeden wejdzie, reszta wyjdzie? Przywlecie mnie tu jakąś syf malarię, no. Sanepid się nie zgodzi! Czesiu, ty mnie nie strasz ciągle tym sanepidem. Ciągle ten sanepid wejdzie i sanepid wejdzie. Oni mają tam swoje sprawy. W tej nagornej knajpie im te karabachi się rozlazły. Oni mają co robić. Tak. Nie strasz mnie tutaj. A ty mieszaj! No i co robimy? Mam przyprowadzić? No oczywiście, daj mu kitel, niech przychodzi. Ty, a gdzie ty masz kitel? No ja swój pociąłem na chorągiewki, bo myślałem, że się poddajemy, nie? No, a dlaczego ja? No przecież zawsze mieszałem, jak kazaliście. Dobrze. Jak trzeba, odejdę. Ale problemy pozostaną. Spokojnie, Zbyniek, kochany. Uważaj, za ten kitelek damy ci nowy fartuszek. Dostaniesz ciepły placuszek. No, pojedziesz sobie na Manhattan. Pójdziesz sobie do teatru pierwszy raz, co? Spotkasz, pójdziesz sobie tam na ryby, na grzyby, spotkasz olszówkę, co? Grzybową przelecisz, co? My nie zapominamy o swoich, pamiętaj o tym, życzymy wszystkiego dobrego w życiu osobistym. Dziękuję wam. No, bardzo dobrze. Schowaj te pały. Witamy przy naszym kotle. Dzień dobry. I co wy chcecie tu robić w naszej kuchni? Jestem elektrykiem. A u was ciągle są zwarcia. Rozumiem. I wyście to wpisali do tej księgi, tak? Tak. Nawet otrzymałem za to nagrodę. Słyszeliśmy. Nagroda kuchenna, tak? Pokojowa, tak. A, przepraszam. I wyście to sami pisali? Sam, ale dyktowało wielu. A wam co tak się ręce zrosły, Alfredzie? No, chciałem powiedzieć, przepraszam, niecierpliwią się na bankietowej. No to daj im na pożarcie cioskatami już, no. Z malinami albo jakieś tam. Spokojnie, co wam się nie podoba konkretnie w naszej kuchni? Za dużo magii, za mało soli daliście i pieprzycie. No, wy też pieprzycie. Ale wy od 45 pieprzycie. No. Ale o co mam chodzi? I chodzi mi o to, żeby kuchnia była kuchnią. Co wy się tak denerwujecie? No spokojnie, utyliście trochę ostatnio. Słyszałem, że macie dzieci dużo. My zrobimy tak, że przygotujemy specjalne porcyjki dla nich, dobrze? Tylko chodzi o to, żeby ci wasi tam zaczęli nam jeść z ręki, dobrze? Ja bardzo proszę bez warunków wstępnych i bez przymiotników. Jak się okaże, że ten okulnik to jest... Ten okulnik to są plotki, to są plotki z tym okulnikiem. Przyszedł pan, proszę? Z papu. Przyszedł papa z aparatem. Ja mówię z papu. Po papu przyszedł. My się nie pytamy, skąd pan przychodzi. No papu, no. Następny chce się na krzywy ryj załapać. No. Tak dalej pójdzie, będziemy tu mieli Waszyngton Post. No. Ja mówię, że jestem z cafu. Cafu, cafnij się, no i koniec. No. Walczę o to, bo jak będzie Washington Post, to on może stać się Herlock Tribune. Nie, przysłała mnie redakcja, żebym zrobił historyczne zdjęcie wokół tego okrągłego kotła. Czy można? Bardzo proszę, my działamy przy otwartej kuchni. Tak. A czy moglibyście się panowie jakoś ułożyć do zdjęcia? Proszę bardzo. Ale ułożyć, nie uwalić, kochany. No. Chodzi o to, żeby w działaniu, wyżej chochelkę. Pan zdejmie tę czapeczkę, to jest zamknięte pomieszczenie. Ładnie, wyżej, tak. To was boli, co? To was boli, ja wiem.
I my w zasadzie jesteśmy gotowi. A czy moglibyście się panowie jeszcze zbliżyć do siebie? A gdzie idą te zdjęcia? No na cały świat. Proszę pana, jeżeli te zdjęcia idą na świat cały, to się my możemy zbliżyć tylko na odległość tej pały. To uwaga. I jak wyszło? Szczerze? Szczerze, jak przy okrągłym kotle. Wyglądaliście, jakby to była wasza ostatnia wieczerza.